Witajcie. Dzisiaj krwiście. Rośliny mięsożerne. Potwory z chlorofilu. Mutanty z Oriona. Nie, zagalopowałem się. Jak wiadomo, nie samą brukselką człowiek żyje. No chyba, że jest wegetarianinem, weganinem, masonem czy czymś tam innym. W każdym razie rośliny nie tylko światłem żyją. Niektóre muszą od czasu do czasu coś przekąsić i nie zassać korzeniami jakiegoś minerała, ale wrzucić na ruszt coś konkretnego. Jeśli myślicie, że tak się dzieje tylko na lądzie, to się mylicie. Pod wodą też odchodzą różne całkiem ciekawe numery. Dobra, nie trzeba się teraz oglądać na swój zbiornik. Żadna z roślin ręki nam nie urwie w czasie przycinki. Może gdyby te rośliny były większe, ale na szczęście są za małe, aby uczynić krzywdę człowiekowi. Psu, kotu, musze. Muszę wam powiedzieć, że nawet mniejszym owadom raczej rady nie dadzą. Ale to nie znaczy, że te mięsożerne potwory nie istnieją. Dlatego dziś krwisty film z pogranicza horroru klasy Atak pomidorów zabójców z 1978 roku. Nie oglądałem, ale to z pewnością klasyk. Zapewne wielu z was spotkało się z roślinami mięsożernymi. A przynajmniej je zna, bo to ciekawostka na lekcjach przyrody. No przynajmniej jedną znacie, rosiczkę. Warto wiedzieć, że rosiczka występuje na wszystkich kontynentach, a więc i w Polsce. Jej postępowanie z owadami przypomina mi coś z ludzkiego życia, ale nie powiem co. Może się domyślicie. Rosiczka na powierzchni liścia wydziela kropelkę słodkiego, błyszczącego soku. Zdezorientowany owad myśli, że trafił na darmową wyżerkę. Trochę się dziwi, że nikt inny się wcześniej na to nie rzucił, ale nie aż tak bardzo, aby to uruchomiło w jego głowie czerwoną ostrzegawczą lampkę. Uruchamia za to ślinotok, wytrzeszcz oczu, nawet wielu, i niepohamowaną chęć zdobycia kropelki. No i leci albo pełznie ta melepeta jedna i ładuje się w tą cudną kropelkę i... no i okazuje się, że grzęźnie w niej po szyję. Jak Superman, który wpadł do basenu z płynnym betonem. Jak mój dziadek, którego wciągnęły lotne piaski na pustyni błędowskiej. Owad nie dość, że dziwi się, że nie może ruszać łapami, to jeszcze myśli, że mu ze strachu oczy pękły, bo zrobiło się ciemno. A to tylko rosiczka zamknęła liść, czyli jej pułapkę. Owad dziwi się przez jakieś 3 godziny, bo przez tyle czasu wydzielany przez rosiczkę kwas mrówkowy rozpuszcza jej ofiarę. Wszystkie miękkie części ciała, podkreślam miękkie, są rozpuszczone i zamienione w ciecz, którą odżywia się nasza rosiczka. Po chlapnięciu sobie takiego białkowego szejka, liść się otwiera i cała twarda reszta naszego zdziwionego owada spada na ziemię. Co istotne, jeden liść może załatwić kilka owadów, zanim straci swoje groźne możliwości. W Polsce na lądzie oprócz rosiczki występuje jeszcze tylko jedna roślina mięsożerna, a jest to tłustosz, którego nie będę omawiał. Roślin mięsożernych jest na świecie jeszcze kilka, ale chciałbym się skupić na gatunkach żyjących pod wodą. W Polsce występują dwa gatunki wodnych roślin mięsożernych, a jest to Aldrovanda vesiculosa i kilka roślin z rodziny Utricularia. I obydwie te rośliny są spotykane w akwarium, choć bardziej znana w ostatnim czasie jest Utricularia. Co prawda w akwarium uprawiana jest Utricularia graminifolia, nie występująca w wodach polskich, ale wszystkie Utricularie zachowują się podobnie. Ale zacznijmy od Aldrovandy. Wandzia obżera się zooplanktonem, czyli pierwotniakami, wrotkami bez wrotkarzy i skorupiakami. Oprócz tego potrafi też skonsumować larwy komarów, jak i narybek. Jest to roślina pływająca, nie posiadająca korzeni. Liście posiada dwudzielne, żeby dobrze się mogły na ofierze zamykać. Nie wydziela płynu jak rosiczka. Natomiast liść posiada szczecinki wrażliwe na dotyk. I jak coś wpłynie na liść i dotknie szczecinki, to wandzia robi haps i już ma swoją ofiarę w liściu. I podobnie jak rosiczka, taką ofiarę jakiegoś oczlika czy rozwielitka rozpuszcza sobie przez jakiś czas. Potem wypija rozpuszczony płyn, a resztki zdziwionego pierwotniaka wyrzuca z otwartego już liścia. Ciekawe jest skądinąd, jak wygląda na przykład taki zdziwiony oczlik. Liść, który załatwił ofiarę, odwrotnie niż u rosiczki, do niczego już się nie nadaje. Kiedy woda staje się zimna, roślina przestaje polować i traci swoje właściwości łowne. Także jak się pod jakimś łyżwiarzem lód załamie, to niech nie liczy na pomoc Aldrovandy, ona na pewno go nie złapie.
Na koniec zostawiłem sobie i Wam najczęściej spotykaną obecnie w akwarium roślinę mięsożerną, czyli Utricularia graminifolia. Nie jest to oczywiście jedyna utricularia uprawiana w akwarium, ale pozostałe gatunki raczej trafiają do zbiornika przypadkiem lub stosowane są jeszcze w niektórych akwariach tarliskowych. Natomiast Utricularia graminifolia uzyskała sobie miejsce w akwarystyce jako przepiękna roślina trawiasta. Utricularia to po polsku pływacz i należy o tym pamiętać, mówiąc na przykład o ukorzenianiu trawnika, bo utricularie nie wytwarzają korzeni. Więc to białe, co widzicie w zakupionej roślinie, to z pewnością nie są korzenie, a po prostu zbielała część łodygi. I cała roślina jest po prostu pędem z listkami, mogąca zarówno pływać, jak i pełzać po podłożu. Ale to tylko taki mały wtręt, bo nie o uprawie utricularii chciałem tu mówić. Utricularia jest bowiem drugim gatunkiem roślin mięsożernych uprawianym w akwarium. Organem chwytnym u pływaczy są specyficznie zbudowane pęcherzyki. Ilość ich na jednym pędzie może dochodzić do kilkuset. Są one spłaszczone po bokach i posiadają z przodu lejkowaty otwór, który zamykany jest ruchomą klapką otwartą do wnętrza pęcherzyka. Na zewnętrznej części klapki, jak również w pobliżu otworu, występują liczne włoski, którym przypisuje się rolę wabiącą. Zwabiony przez utricularię naiwniak włazi przez otwór do takiego pęcherzyka. No i klamka zapadła, a raczej klapka w tym wypadku, bo utricularia zamyka klapkę w pęcherzyku. Zamknięcie klapki powoduje zamknięcie dopływu tlenu do naszej małej ofiary. Więc nie dość, że utricularia rozpuszcza go od dołu enzymami, to jeszcze od góry go dusi. Normalnie nie wiadomo, co gorsze. Roślina wysysa swoją ofiarę. To, czego nie da rady strawić, pozostaje w pułapce. Ale, co ciekawe, jedna taka pułapka wcale nie jest jednorazowa. Badacze stwierdzili w jednym z takich pęcherzyków ponad 20 resztek różnych rozwielitek. Nie wiem, jak to zbadali. Sprawdzali DNA, liczyli ilość łapek, czy może sprawdzili porzucone przez rozwielitki dowody osobiste? Nie wiem. Ale badania wykazały, że rozwielitki są głupie i pomimo tego, że w pęcherzyku już prawie nie ma miejsca, to i tak się jeszcze jakiś frajer wepchnie, udusi i rozpuści ku uciesze utricularii. I to by było tyle. Można dać łapkę w górę, łapkę w dół, subskrybować albo nie. Można też zrobić sobie herbatę albo drinka. W zasadzie wszystko już można, bo to już jest koniec i nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. Aha, i zwrot i to by było na tyle jest niepoprawny gramatycznie, bo na tyle to się nosi spodnie albo ma się pryszcze. Dobranoc.